W poprzednim odcinku Winda jest zabójcą. Jak zawsze, szybki rzut okiem na dowody. Co ciekawe, mnie zostanie tego Yasuhiro. Czy mówię o tej notatce, to wiadomo. Teraz wiadomo. A ona twierdzi, że... Dobra, to już wiem. Okej. Okay. Jeszcze mam jakąś tam umiejętność przez to spotkanie z Asahiną. Pozwala ci tam blokować dwa, czy jeden, czy dwa. Aha, mogę dwa naraz stanowiska zrobić, a w aktywnym trakcie bullet time'a tego. Bullet time. Tylko tyle. No to dobrze. Zakończono przygotowania. Dlatego kasuar rozprawa zaczyna się właśnie teraz i wszyscy staną. Let's begin with a basic wiadomo. I'll punish everyone now. We already know who did it. Was that? Co to? He does not have an alibi. Deny it. I didn't. Someone knocked me. A tak samo w drugiej sprawie starałem się zostawić, żeby każdy powiedział tą swoją kwestię, ale wychodziło na to, że przez to, że każdy gada ze swojej kwestii, to nawet nie potrafi przejść do dwóch godzin, dlatego po prostu jak przeczytam, co gadają, to będę przewijał dalej, żebyśmy się nie musieli wszyscy maltretować czasem gry, tak jakby, nie? A z drugiej strony nie mogę ich wyciszyć w ustawieniach, bym musiał co chwila włączać i wyłączać przed trakcie tego, jak się zaczyna debata. Czy Kiro naprawdę jest zabójcą, czy też... Przede wszystkim musimy wstać tą jasno. Tak, podoba mi się to tło, nie? Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are all pushing up at you all, the culprit. Mój soundtrack tej było dużej zabójcze, naprawdę, prawda? Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are all proof that you are the culprit. I don't know anything about that. It's not true. It's a conspiracy. Hero, why? No, just hold on a second. Kurde, tak myślę. Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are all proof. Kurde. Twoje znaczenia nie mają nic dla mnie. Chcesz nastać mi czas. No kurde, nie. Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are all proof enough that you are the culprit. I don't know anything about that. Moment. Te dowody, które mam. No w pokoju Yasuhiro, no tak. Co jeszcze? No ale ta notatka nic... It's not true, it's a conspiracy! Hero, why? No! Just hold on a second! Kiedy? Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are all proof enough that you are the culprit. Kiedy, no kurde. I don't know anything! It's not true, it's a conspiracy! Hero, why? No! Just hold on a second! Kiedy, no ludzie, nie ogarniam. Everything we found in your room. The blueprints... Aha! Już łapiem. Kurwa, co? Ja pierdolę. Dobra, chyba wiem. Kurwa, co ja klikam. Dobra, już mam pomysł. Everything we found in your room, the blueprints, the suit parts, they are all proof enough that you are the... Oh, nie. I don't know, it's not true, it's a conspiracy! You're a wolf! No! Just hold on a second! Everything we found in your room. Cool!
Ja pierdzie, nie wiesz, pierwsza typata i nie mogę ogarnąć, co kaman. No kur... No jakiego wiadomości nie było w jego pokoju? No kurwa, to jest sprzeczność. Kurwa mać. Ty, no jaka jest prze... Nikt nie wierzy, nikt nie słyszy, co chcę powiedzieć. No więc zaczynamy debatę. Dobra, zobaczymy, co się uchyliło. Puchu! Wyglądało na to, że najwięcej głosów ma Makoto. Jednakże Makoto nie jest minimalistą, no źle. Jak mogą głosować na nas, jak wiadomo, że to był Harry, czy jak to. Więc gratulujmy zabójcy. Zdał! A, dwie ręki, każdy zaraz będzie ukarany. Teraz, to koniec dla nas. Ty, no ludzie, no ja nie wierzę, nie? Zacznij debatę. Kurde, nie wiem. Mam trzy pociski i nie rozumiem ich znaczenia. Ty no ludzie, no. Ty no kurde, o co tu chodzi? The blueprints, the suit parts, they are all proof enough that you are. Nie patrz. Zostało powiedziane, że wszystko znaleziono w jego pokoju, nie? Ale kostium nie był w jego pokoju. Tylko był kurwa na jebanym basenie. No kurwa jak! Everything we found in your room. The blueprints, the suit parts, they are all proof enough that you are the culprit. To napięć dalej robię to po kolei. Najlepszego. Jak? Nawet nie wiem, czy mi kurwa strzeliłem. Jak? Are we sure Hiro really made? What do you mean? Well, take a look at this. It's the note that Hiro wrote. Asking everyone to meet up. The handwriting's obviously. When you compare it to the blueprints. Ja pierdolę, jestem głupi. There's no way you could think the same person unless that person made it a point. No, the differences are bigger than that, I think. Come on! I'm not smart enough to think. So Makoto, are you saying you don't? And he is not the only one. I think Hiro is innocent as well. Then who was in that robo? Is it like Hiro said? The suspicious individual. Go ahead, Makoto. Oj, czy cię przekazał na mnie? Osoba, która bez, tam była, to bez wątpliwości. Illuminati, kurwa. Hiro, I obviously he was the one in that. Then there can be no doubt. That doesn't make any sense. You just said Hiro didn't do it. To, że w kostiumie nie znaczy, że jest winny. Makes perfect sense. Hiro was the suspicious individual in the suit. So what you're saying? That's right. The cult. What? Now that's a bold. And what reason do you have to make such a? Of course. There's something else we need to clarify. Hey, stop trying to. All things have a. So what is it? We must clarify the method of transfer. Aha, metoda przeniesienia ciała. Makoto, can you? Też kiedy już to do przeruszenia ciała, to co to było? I got. I to jeszcze jedna rzecz. Jaki rzecz użytała, aby ruszyć ciało? I got. They were adult. Co jest zachowane, nie? Taka's body disappeared from the equipment when we found it for. No tak. Może to było skaj tej mapy, tak jakby, nie? So the killer must have seen it there. That way, they wouldn't. Okay, that explains the same thing. I'm sure the dolly was in the. No tak. But when the body disappeared. Later, when talk. To były dwie te rzeczy tutaj były. In other words, you think that are you sure you are. Czemu nie pomyłka? Absolutely positive that that dolly was made specifically for. It would be very strange. Is it not possible that
was... She's raised an objection. There is no shame in being rough. We have all accepted the fact. Wow, nie słyszałem, żeby była taka miła, a jednocześnie taka chamska. Być może zmieniły zdań? Jeżeli to wyjaśni dla nich, jak ruszono ten wózek, to być może coś jakoś to wyjaśnimy. No wiemy, co są dodane do tej pojedynki na pociski. Chcesz usłyszeć? Pogadajmy o przeładowaniu. Pogadajmy o przeładowaniu. Zaczynając następną pojedynkę, będziesz chciał mieć jeszcze jedną rzecz do recepcji na dole tego obrazu. Będziesz miał pod tempem, będziesz miał jeszcze amunicję. Znaczy tam, wiecie, ile mam. Aż do tego momentu nie było limitu, żebyś mógł kończyć stanowisko przeciwnika. Ale teraz musisz jeszcze sobie... Po prostu przyciskanie tego pocisku już nie wystarczy, aby je to znieść. Będzie kosztowało ci jeden pocisk, aby zniszczyć jedno stwierdzenie. Kiedy będzie brakowało ci pocisków, to możesz zniszczyć ten stanowisko, tak jak je zamknąłeś. Tak, żebyś się przeładować, więc skręć tab. Tak jakbyś się zablokował, musisz na tab nacisnąć w dobrym momencie. Ale więc pamiętaj, aby skręć teraz tab, razem z prawdziwym myszy i lewym. Będziesz automatycznie przeładował w trakcie Fever Time. A, właśnie, bo ja muszę sobie... Moment. Muszę sprawdzić pewne sterowanie, a pewnie tutaj nie będzie, nie? Właśnie będzie. Muszę sobie sprawdzić sterowanie na temat tego Fever Time. Twoja emocja także się nie skupi, ale jeżeli dwa akcje będzie ustawione na miłe, to nawet mi się przeładowywać. I sprawię, że skinować się z właśnie podziałem. Dobra, powodzenia mi, zabawę, przyjacielu. Dobra. Od razu nie wiem. Escape, escape, escape. W trakcie budynku, bla bla bla. Tempo Maker. Te procesy myszy to wiem. Atak to lewy. To przeładowanie. Fever Time, spacja. Naciśnij spacja, aby aktywować Fever Time, kiedy będziesz konsumował twój pasek tego. W trakcie Fever Time nie musisz przeładowywać i tempo będzie zmuszone na maksimum. W trakcie budynku można... Dobra. You had it wrong. I cannot agree. You are a fool. So pathetic. Lies will get you nowhere. Do your worst. You miserable wretch. I cannot agree. You are a fool. Do your worst. Widzę, że dostarczam kilka rzeczy naraz. O kurwa, nie mam misji. To się nie zgadzaj. Snegowałem cię. To się nie zgadzaj. Jebie mnie to w cyca. Czy się nie zgadzasz z moimi stwierdzeniami? There was a pool of the killer probably rolled the dog and as the blood dried on the tire. So there's my proof that. Anyway, that was just something. Yeah, the subject of how. What kind of robot? I'm not sure that. I'd be happy to explain why the occupant of the. If you look back on how the. No to, że jak ciało zostało ruszone, będziesz widzieć, że ta osoba w kółku nie mogła tego zrobić. Co miałem dobrze pomyśleć? Ramiona nie mogły być podnoszone na blueprincie. Nie zamieszał się już dowodu, tylko teraz to udowodnić. As we know, Taka was killed in the equipment and from there. The body was yeah. The culprit wrapped the pen, loaded it onto the dolly and wheeled it up. Now, keep in mind that the dolly does. Well, yeah. Even all you'd have to do is bend over. Oops. Come on, kotki, strasznie tak. Teraz jeszcze myślałam, że zrobiłem coś źle. Moment, czy... Bo jeżeli... To jest takie pytanie, wiecie? Że jeżeli... No to jest napi... Znaleziono w pokoju tego. A, czyli ta informacja, o której powiedziałem, jest w jego w nim, a nie w blueprincie. No to spaliłem. No, miałem rację, to zły dowód. No myślałem, że... Znaczy nie powiem, że obydwa dowody mogły mieć rację, bo to w sumie faktycznie to budowa robota, a nie blueprint. O tym mówi, nie? Jestem jakiś ślepy nietoperz tutaj, nie mogę zobaczyć na twoich stóp, więc na skorna, że wiedziałeś, gdzie idziesz. Mówię ci, że nie byłem to nie byłem ja! Ale nie wspominać o tym, że... Totalnie nie możesz ruszyć nawet swoim nadgarstkiem. To bardzo oczywiste przeoczenie. Not only am I right about that. Now that you mention it,
No właśnie. Tym bardziej, że nie dość, że kopiesz, to przecież robi hałas cały czas, więc to wciąż słyszał. Ja, prawda, ale zdjęcie kosmi, ponieważ kiedy jest silny, nie możesz zdjąć go własnej sobie. Kiedy jest ubrany, możesz go zdjąć. Nie wiem, co się stało, ale nie mogę z tego zdjąć, bo mała pomoc. Dlaczego sam tego nie zdejmiesz? Nie mogę wyjść z tej głupiej rzeczy. Co, jaki zamek na tyle tego? Zamknięty, nie myślę, że sam by cię dostał. Nie mam wyboru, pomóżmy mu. Of course I wasn't Mick. If he could have gotten it off by himself, showing up in the suit was big. Yeah, that's right! So, it's to be clear, whoever did- No, wait. Just a second. You all got a good look at it, did you not? If whoever was in that suit is- Besides, do you remember- A po co sobie robiliście ogóle zdjęcia? Jak cię zraniłeś? Ten gościu mnie walnął! Jaki gościu? Robo Sprawiedliwości, tak zdecydowałem się go nazywać. A teraz? So long as those facts exist, the individual inside the suit and the- Yeah. Hold on a second! It's still far too early. Besides, there's- Before we rush to a verdict, instead of seizing on one viewpoint. Perhaps, but where do we go from here? One stoją oni, sto one. Ja pierdolę, oni. One stoją podobnie, co nie? Let's review this series of unfortunate events from the beginning. What a pain in- I don't disagree, but our luck- Plus, maybe we'll get to find out- All right then. I suppose we could- Four of us gathered together and that we waited there for quite a while. No tak. That was around 8. And as soon as we split- Soon after that, Hina found Celeste in the rec room. It seems I was unconscious. I know it was an hour. That was when we saw Celeste. As it turns out, it also soon became clear- We were soon joined in our search by B. He was injured, so we took him, but not long after Lee. Co nie tak? Widziałam cień, co się ruszyło na górze schodów. When Celeste told us that, and soon after that, I saw someone moving around on the third floor. No tak. Tyle co się stało. To był bardzo intensywny krzyk, kogoś takiego jak ty, i mnie podjarał. Widziałam go, jakiegoś dziwnego szalonego mężczyznę. Uciekałeś, jak krzyknęłam. Nie zablokowałam schody, więc udał się w duchu lub wyporował. And then... O! He? Co to było? Doszło z tyłu schodów, to musiał być... Kibuja, jest pokój pielęgniarki. To jest źle, chodźmy tam. At that point we decided Celeste, Hina and I went while Sakura, yuck. When we got back to- And that's when we heard the bu- mm-hmm. I left Celeste and Hina there and- Meanwhile, we must have found both bodies at- Because we heard the same announcement. And that's when I told you- Then the three of us headed- But right after we left, we ran into Celeste. Ciao, Hina, go wyparowało. We rushed back to the nurse's office. Then we remembered. We. To nie może się dziać naprawdę. Mam halucynację czy coś? But when we got there, we just next thing we knew, we were. And after some. Celeste informed us that she'd found. Which is where we read. Nie wstyd, bo jeszcze ogłoszenie. I think that about. I see. It certainly seems to me that these are okay, well, rather than a single series of events, and from there, we can uncover now then. Let's get started. Zacznijmy od tego, co się stało z taką. Aby odkryć prawdę tej sprawie, muszę ją odnaleźć, nieważne co. Innymi słowy, zaczynamy tą debatę, która nie ma końca. Na pewno pamiętam, co było w monokum... Aha! Żeby to wymawiać w ten sam sposób. I wonder if he died, or perhaps it was after. We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice Hammer. It's true that Ifumi was killed with Justice Hammer, while Taka's death came from a swing of... See? So it's obvious Taka came after. Hmm. So...
I wonder if, or perhaps it was, we already know what order they were killed. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the justice. It's true that he, while Taka's dead. See? So it's obvious Taka came. So, I wonder if, or perhaps it was, we already know what order they were killed in. Cool. Polish. So, regarding Taka, I wonder if he died before, perhaps it was after. We already know what order they were killed in. So, I wonder if, or perhaps it was after. We already know what order they were killed in. Taka came last. What makes you say that? Because of the numbering of the Justice Hammers. It's true that he flew while Taka's death. See? Nie wozią, ale tu. Tak, wiedziałem, że nie potrzebuję żadnego z pocisku. Znaczy, z tych oryginalnych. There's no reason to escape anything. That's just a... So you're saying the culprit won, but in reality... Okay then. Wygrywanie, że taka została przed Fumim. Wydaje się, że ja go czytę miał. Czy was popierdoliło? Freestyle? Ja też się poddaję. Znaczy, nie poddaję. Dobra, skup się. Najpierw było wir. Znaczy, wri. Wri. Ja odpoczyłem normalnie, że C powinno być, ale... Wrist! Kurwa. Please. Now I understand. To jest taki nieusłowy zegarek. It must have gotten broken when he was... Hej ty, jak go miałeś natykać? Tak, Cyrilan tak rozumiała powietrze, jak pokazał z zegarek. I prawie dziesiąta, wiesz o tym, czas na spanie dla dwóch małych dziewczynek chłopców. So if it wasn't broken up, and that would be his affair. But if that's true, and before Celeste, that's right. That's simple facts. We made the wrong assumption about the... That's exactly why the culprit were that way, when we saw how they... Now, if Taka was killed, because when he was killed... That may be true in the... But, all of our... That's right. Oh! Eh? Co to było? To chodziło z tego schodów, to musiał być... Kifumi, idziemy do pokoju pielęgniarki. Znaczy, będę... Szybko, idziemy! When we heard Kifumi screaming, you... Then we all ran down to the nurses. That's totally true. Bro. Oh, I know. They must have recorded. If that's true. I don't know. Don't just go making st- Anyway, we all have, since all of us were there together. And it does not stop there. When his body vanished, Hina and I were in. And then there's the dis- At that time, we were all. Well, don't forget, I was passed out. Wait, then what if Genocide Jill did it? Even if she could pull that off. There's no because, as we just established. Besides, I didn't do either of them anyway. In other words, it is impossible. On the other hand, Hiro and Kyoko had. For now, we can't get fixated on who. So instead of who, in particular, I think that's true. We searched everywhere, and according to what's. Nie mogliśmy skończyć na minutkę czy też dwie. Więc kiedy zabójca, więc po prostu zabójca zrobił to w ciągu tej minuty? No, to wyglądało. His body apparently disappeared, but to carry that much weight. Oh man, yeah! Well, what if I. What? If the dead body.
were to move itself. Jeden utwór, tak. Jeśli ciało, martwe ciało, samo by się ruszyło. The dead body move. I don't think it has anything to do. We thought Hifumi was dead. Are you saying Hifumi wasn't? But I mean, we... Perhaps he was simply... That... It isn't... Pomyśl, że Hifumi wciąż był żywy. I ta muzyka, czy to naprawdę możliwe? No nie, do końca utworu, nie, to ja cofam. Wczytuję save'a i... Nie poważnie, mój ulubiony odwrót z tej całej gry, nie? Moment, muszę zobaczyć. There's a chance he's actually still alive. Kiedy no. It is Hifumi was dead. And you know that shortly you heard the body discovery announced. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement. Are we really so? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Shoot! Dobra, inaczej. Saying that when we first, there's a chance he was actually still alive. No, Hifumi was dead, and you know that. Shortly, you heard the body, the Hifumi's dead body, had been found. That is why. Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. That when we first, there's a chance he was actually still alive. Cool. Można gdzieś pomóc, ale ja nie rozumiem go. Ja nie wierzę, ostatnia szansa. Raperko, skup się. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? No. Hifumi was dead, and you know that. Shortly you heard the body, the Hifumi's dead body, and that is, are we real? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Ja pierdolę. Co mi jest taki głupi? Znaczy głupi. Tyż... Drugi rozprawi... Inaczej. Pierwszą rozprawę to ja rozgryzłem od razu, znaczy od razu, bez problemu. Druga rozprawa... Miałem to jedno wczytanie, tak jak teraz, a teraz już robię to trzeci raz. No ludzie. To jest nie tak, kurde. Na pewno trzeba pochłonąć którejś z tych wiedzy. And that is, are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first, there's a chance he was actually still alive? Kurde. Shoot. Are you saying that when we first found Hifumi in the nurse's office, there's a chance he was actually still alive? No, it is impossible. Hifumi was dead, without a doubt. And you know that how? Surely you heard the body discovery announcement, along with the rest Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement was made. Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first, there's a chance he was actually still alive? No. Hifumi was dead, and you know that. Shortly, you heard the body disc. Hifumi's dead body had been found. Kuj. Ty, no ludzie, nie mogę ogarnąć, o co kurwa tu biega, no. Are you saying that when we first, there's a chance he was alive? No. Hifumi was dead. And you know that how? Shortly, you heard the body discovery announcement. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement was made. Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Nie, jak nie, kogo, kogo do cholery? Znaczy, panu Toku, wiadomo. Ja, ale ona dziwnie mówi, without a doubt. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę.
saying that when we first there's a chance he was at no. It is impossible. Ivan was dead. Widamy tam. Ja pierdolę. Bo jest kurwa jebanym prorokiem. Fajnie. And that is why the announcement was made. Are we really so sure about that? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first found Hifumi and there's a chance he was at... No. Hifumi was dead, and you know that... Sure, you heard the body that Hifumi's dead body had, and that is... Are we real? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Kurwa, nie mogę. Co to mnie do tego spodziewała? A może nie wiesz, co ty robisz? No bo nie wiem! Dobra, jedziemy z tym jeszcze raz. No ja też umawiam. Odmawiam przegrania w takim punkcie. Hifumi was dead, and you know that. Shortly, you heard the body discover Hifumi's dead body had been, and that is, are we real? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we heard there's a chance you... No. Hifumi was dead, and you know that. Shortly, you heard the body Hifumi's dead body had... No, that's wrong! Myliście, głupcze. Was the body discovery announcement that was made? Of course it was. The maybe. But that's right. It wasn't lost. So there's a good chance we've made. I think we've confused whether the first of all, if two bodies had been. Maybe Monokuma. What do you say, Monokuma? Well, it's a fan. But what I can say, it's only broadcast. That didn't answer our question, man. No, actually. Huh? He said it's only broadcast when. Even if we find the same body again. If that's true, then why. Huh? Later on. Exactly. We heard. Drugie od odkrycia ciała. Teraz kiedy zagrał było jak znaleźliśmy ciało w pokoju pielęgniarki jej, czy też w Hifumi. Druga to było kiedy? Kiedy była ciała została odkryte. Ciało zostało odkryte, baby. Po pewnym czasie rób to co chce ta i rozprawa się zacznie. It didn't seem weird at the time. Exactly. If we were actually in reality, when the two dead bodies were rediscovered for the... So, when we found Hifumi the first time, meaning he wasn't actually... And that's just part... There's one other thing that leads... Oh, I know! I think I see what we're gonna find dead! That is the worst luck. But honestly, I do not think... Okay then, let's take a... Then it should become clear what... This whole thing is... I feel like he's older, Hifumi wciąż żył. Muszę postanowić i pokazać każdemu. Jego chusteczka. No, okulary też. Well, here's one thing. The first time we found his knees, and then, his body disappeared. Ojcz. And the next time, it was in the... But when you compare his body before the move, other than the change in how it was positioned, there was no notable difference. Nie, mylisz się. Cały czas się mylisz. In fact, there was one clue. His glasses. That fact alone proves that he was only. Perhaps you'd like to feel the. When we found Hifumi in the nurse. But when we found him again, they were spotless. And I found the item. To clue pokazuje, że znalazłem w śmieciach to było. Jakbym musiał się o to pytać, by był jeden dowód. It was a glasses cleaning cloth. One look at the bloodstain. This piece of cloth was you. And the mascot on the cloth is the... And whose digital camera... The character was... I highly doubt anyone... I see your point. I wouldn't be caught dead using a tacky piece. A few tissues is all I need to keep my glass... Then there's no question. What I'm saying is... The blood... Even if that is true.
But who would benefit from a clean pair of... That's a good point. And it must have been him. So let's assume that Hifumi Wiki pretends to be dead. Then he stands up, and with that, the impossible pretend... What was with all that blood? The fridge in the nurse's office contained... He figured if he was gonna play dead, he should go off, but he got crazy with it and had to wipe his glasses off when... And if Hifumi was still alive at that point, it should be perfectly obvious... Są ktoś chciał taki, to był, to był. Sakura. Only have been while we were all gathered in the nurse's office. That also explains how the door was locked. Well, after the bodies Sumi and Sakura had, but when we got there, and the repository door, which means when Hina and it could only have been Hifumi. He convinced us all he was dead, and when so Hifumi wasn't just a but that me. If you're having trouble, would you like? There's more. Oh, absolutely. You know what I'm talking about, right, Makoto? Hifumi wziął taki, czy to może być... Przepraszam, ale kto to jest kurwa Kiyotaka? I got it! You're talking about the note Hifumi... Hidden. That's right. We found... What? Yes. His pants. Okay, well... Być może udało mi się znaleźć dziurę do ucieczki. Nuka nie może się dowiedzieć, więc nikomu nie mów. Spotkajmy się w pokoju z przedmiotami o 6 rano. That's the note I was telling you. Wait, Monokuma can't find out. I see. It's... In other words, the killer and that person could only have been... Fully pumped. I got it! That's right! The killer used this note. Hello! Over here! Objection! 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 I don't really understand what's going on. Widzę, że jak ktoś krzyknie objection, tak jej przyspieszy, wiadomo, nie? Człowiek uczyniony sobie tak naprawdę straszny, ale wciąż. Dlatego, co wiecie, ja właśnie do mnie została. To dobrze, bo stoi po drugiej stronie. A właściwie to nie. Tylko dwa stanowiska ode mnie, albo... O nie, 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 nie... Nie... Nine! A, tylko... Remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! Jaki TikTok? Jaki kurwa TikTok? Czy to jest blisko dla taki? Remember what the note said. What time did it say? 6 a.m. The time doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. Cool. Chociaż Twitch set nie byłoby głupie. But remember what the note... What time did it say to me? 6 a.m. The time doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. But remember what the note said. What time is it? 6 a.m. Nie, to będzie źle, ale... Nie mam pojęcia, że gadasz, ale jeżeli chcesz wyciągnąć tak bardzo, znaczy chciałabym cię bardzo wciągnąć tę paczyczkę. Czy wyprzymy się jeszcze raz? Musi być gdzieś przesnąć. Kurde, ty ciebie chcę przesłuchać, pamiętaj, tak wkurzył, że nie mogę teraz myśleć, nie? Nie, na pewno trzeba poprać któryś, nie widać nawet do któregoś. Kim jest TikTok?
kim jest TikTok? A TikToki może jeszcze. Remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m. The time doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. Shoot. Puppy had the note, right? And the person it was intended for must have been Huggy. But the time doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. Kurwa powaga. Ten jebany fioletowy napis nie pozwolił strzelić. To kurwy nędzy, no. But remember what the note... What time did it... 6 a.m. The time doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. Kurwa twoja zajebana mać. Nie miałem tego pocisku załadowanego. Przez kurwa... Ja pierdolę nie mogę. But remember what the note said. What time did it say? 6 a.m. The time doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. Ja pierdolę. Ja pierdolę, jak jestem głupi. Muszę zacząć wyjść jak Face Attorney, a nie jak w Danganronpie. Wszystko mi się myli przez to. Niech sobie będzie i Happy. I mów imionami, a nie jakimiś kurwa tiktakami. No! They're out! What the hell are you doing? The note said to meet at 6 a.m. Which is the same time. You've already proven that using his wristwatch. But there's more. The equipment room. Which is where Taka would... So, Taka was... I think that should be plenty. Well, no further objections. Then someone used that... The culprit... But if they gave the note to Taka... Stuff down his pants, no less. Most likely. Hifumi... Huh? Where's your proof? Dobrze, klikamy bratą zatkę od Taki, to było... When I searched Taka's body, if I'm right about this, I knew it! It fits perfectly with the- Then Taka's? Yup. They're from the- Hifumi had the note meant for Taka. There's only one- Taka died clutching the note, leaving behind. Oh, did I get all that right? That means Hifumi knew- Exactly. Which- Whoa, yeah. After seeing all the- In fact, he was behind the whole thing! Sorry, no. When we found him in the repository, the second body discovered. So then. Whoever did is. He was killed in the repository. So, he must have been killed. During that time, we'd all split up. In other words, during that time. Wait! But stop trying to steal the spotlight! Who are you calling a walrus? Anyway, when they were killed bothers me too. And what might that. The weapon they used to. The weapon? Yeah. Because, I mean, the way Taka and Hifumi were killed, but Justice Hammer 3 and 4 were still... So if Hifumi was... The culprit would have had to grab and put the hammer, but wouldn't that be... I'm surprised. It seems there's... Hell yeah, it's... He's right, though. The Monokuma file makes it... But if the hammers were already... So the question is, how could... Personally, I haven't... So which hammer was used to attack Celeste? Those were accounted for in other rooms, too. Is it not possible they... I don't think it is possible. They were... So then... Dobra, zostało już do zabicia Hifumi. Obraz tego wszystkiego poza tą sprawą nie stanie się jasny, aż to tego nie ustalimy. Więc jakoś muszę znaleźć prawdę. Stwórz swój argument. Was it Justice Hammer 3? Maybe Justice Hammer 4? Well, whatever. There's one thing we have to figure out.
How was the culprit able to move around so freely with the... How did nobody witness them carrying it? Sounds like a Justice Hammer 5 is about to make its appearance! Check out murdergear.com/hammertime for more... O kurwa! Ja pierdolę! Oooo! The murder weapon wasn't a justice hammer. But, sir? Specifically, now, all the hammers in the for some reason... Huh? And the reason it had been scrubbed clean, if the hammer got covered in Hifumi's blood... Ogólnie mówimy o tym, że ten łot, który tam był mokry, co nie? I prawie został użyty do zabójstwa, a później jej smetry. I think whoever made the justice... So Hifumi moved Taka's body. Whoever did that is the truth. Hold on a moment. I still the way the graduation rule works. So the idea that anyone would work. A ty rozpamiętam się dlatego, że nie było powodu, ale pracowali razem, ale ostatecznie przyszliśmy na tym początku, ale. Czy nikt nie złapie tego od momentu, kiedy Monokuma to powiedział? Nie, ale to będą się pochłonąć jakąś wiedzę. That have been laid out for even if more than one person is only the one who actually carried out the act, assuming the rule holds true. It is simply impossible that two people work to... That is how the rule was explained. But that only really applies if there's one murder, right? In this case, however, there were two murders. Czy jest możliwe, aby asystent naprawdę był tak szalony? A może jest taka szansa? Even if more than one, only the one who actually carried out, assuming the rule holds true. It is... I w końcu to, co chciałem od samego początku powiedzieć do tej rozprawy. Pierwszej sumie. Nie, o drugiej. O pierwszej. To by szło na jaw. It's at least plausible that more... What do you mean? If there'd only been one murder, then yeah, naturally. If only one person can... Risk versus reward. The payoff for working together. There's no point in being someone's accomplice. However, if there were some potential mutual... You're saying that two people could act as each other's accomplice? I think that's what the true killer told Hifumi. And based on the case's events, they made him carry out the first murders. So in this case, there wasn't one single... Instead, each person... And it only looked like one person because a single suspicious individual, by creating one seamless set of circumstances... The mastermind picked their target and managed to convince... And then, to avoid the no accomplices rule, they simply killed their accomplice. Which, if true, means that betraying him... That's just... You think so? I can't help but admire it. Ten trud zrobiony po to, aby przekonać nas, że dwa morderstwa miały miejsce. To jest główna charakterystyka tym razem. Musiała zobaczyć to od samego początku, a Percorn już od pierwszej rozprawy. Dlatego chciałaby nie patrzeć się na to jako na połączone powiązania, a raczej na rozdzielne wypadki. Kogoś rozumiała to. Konrad jest wspaniała jednakże. Wiesz o tym, ona jest także zbyt wspaniała. Tak jakby była nienaturalna, dobra w tym, czym jest. Radio zawiązanie w Hifumi, aby zrobić pewne akcje i ostatecznie zamordowała go. W tych dwóch latach to teraz. Że sprawa została niedowiązana, kiedy teraz na to spojrzysz. Jest jedna osoba, która mogłaby pasować. Here's my answer. It was Celeste. So I'm the suspicious. A joke? So what you are saying then? The idea that I would choose to spend that I would go within 10 feet of that shit brain fat, lazy, worthless, goddamn idiot! Pardonne-moi. What? To be clear, there is. Is that so? It is. Throughout the investigation, there was, considering what we've learned so far, it. Czy to, że tylko Hifumi i Celestia mają razem? Co faktycznie obydwoje krzyczeli, ale nie że to jest to. Nie mogę się zażenować, jak nawet nie powiedziałeś tego na głos. The behavior they had in common has to do with this is the only ones who ever actually saw Robo just- Shush! The adult- As he said, only Celeste- If we accept that Hifumi was one of the- Are you saying everything- After taking Hifumi to the nurse's office, we- And not too long after that, do you- Widziałem cień, coś się ruszało na górze schodów.
No mówię, bo to jest dziwne, że ona to widzi. Second floor, specifically next to draw us all to the... She let out a blood curdling. And when we'd all come to see what... Tyle co się stało. To był raczej intensywny krzyk, jakoś taki jak ty, i trochę mnie podjarał. Chciałam go, jakiś dziwnego mężczyzny w przebraniu. Pobiegł tak szybko, jak uciekł, krzyknęłam. Całkowałam schody, więc udał się na koniec korytarza i uciekł. Znaczy, porał. Once she'd done her job, it was time for her partner. Nigo! E? Co to właśnie było? Chodziło do schodów, to musiał być Hifumi! On jest pokój pielęgniarki. Szybko! To może być złe, wracamy! It was to get us to divide into two groups. In fact, Celeste was precisely the one who... Dlaczego się rozdzielamy na te grupy? A dobra, ja będę prowadził drużynę, która poluje. Będzie bardziej interesująca. Bardzo dobrze, wtedy Makoto i Hina idziecie ze mną do pokoju pielęgniarki. Zostawiam resztę łapania tego podejrzanego typa tylko jako jej sekurze. Well, if Celeste and Hifumi were working together, all those chance events suddenly become connected. And on top of that, that piercing cry of yours early on. That was to signal Hifumi, wasn't it? It was your way of telling him, we're on the third floor, everything's going according to plan. Why else would you let out a scream that could have carried across the sea? I just realized another strange thing. When we found Hifumi in the nurse's office, who we now know was only pretending to be dead. Mamy tutaj kilka ciał. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Wracałbym z tobą, że Hifumi był zostać zamordowany. Celeste, you were the first one to say he'd been murdered. You wanted to make sure we wouldn't have any doubt in our minds. I don't believe it. Everything. Hina, you were with... Yeah? Wait! She wasn't worried about you. She'd... Each piece isn't much by itself, but start... Wouldn't you agree, I have no idea what... Don't bother trying to deny it. You made one fatal mistake. Oh, did I? I didn't even catch it myself when you first said it. But looking back, I can say that that one little... What? I'm talking about what you said. Naprawdę musi się to odłać. Widząc, jak jesteśmy zmartwieni, zdziwieni, zszokowani. Wszyscy chcemy się tutaj umarli. Umrzemy tak jak ci goście. I remember her saying that too. Then pay attention. Sakura, Toka, then Makoto showed up and told us Hifumi had been killed. Jeżeli się załapał, ona wtedy powiedziała w liczbie mnogiej. Wtedy, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, ja, ona i tak dalej o śmierci Toko. Nie Toko, tego... Nie, taka? Taka, taki. No. Właśnie. Celeste's comment doesn't make... Yeah, I see what you're talking about. You hear that, Celeste? Everyone's... If you're really not the culprit. Ja powiedział, że komentarz Celeste nie ma sensu. Dlaczego on mówi, nawiązuje? No ja pierdolę. Do liczby mnogiej. No kurwa. Ja je wiem. Po co ten handbook? Po co ten handbook? Przepraszam, moment, co powiedziała Celeste w tym jej zeznaniach? Że wyszła z Asahiną. Aha, notebook. They must really enjoying the sight of us. They must be. We are all going to die. We are going to die. And that is. And that's all it takes. What was so strange about Celeste's comment? All I said. They must really enjoying the sight of us. They must be. We are all going to die. We are going to die. Just like. No, it's wrong. I don't want to say that. We could just run away. That's right. There's no reasons when she said that, none of- Exactly. And we did- So there was never any chance for her- So how did you know more than one-
because Kyoko had also disappeared. You all have such vivid imaginations. You claim that I was lying when I... Then what about the picture I took? No, a w ogóle po co robiłeś to zdjęcie? How do you explain this picture of... It has to be some kind, so let's put the suit on, and... Have you so quickly forgotten? Thus, I happen to know. In other words, it is an un... If everything I told you was a lie... Co sam mówiłeś, że nie ma tam od tego Daimera? Are we sh... What could you possibly... Surely there are other explanations... No. There... Nie, właśnie nie. Jeszcze to nie było zdjęcie, że Hifumi ciągnął tego typa. Znaczy na odwrót, że został ciągnięty, to jedna inna możliwość to, że... Pili ciągnął. I got it! It's not a picture of the suspect. I would say it's a picture of Hifumi. That's certainly within the realm of... The one being dragged off in that picture, we've simply been led to believe that it's... Czyli cały Hifumi trzyma robota, nie robot Hifumiego. If you saw someone wearing something like that... That's what happened! You want me to... Is utterly impossible. Hifumi was dragging him up, is it? Then shut your mouth. Sens mi się może dowodnić, że po możliwości, że Hifumi wyciągnął tego typa. Ale czy to jest naprawdę możliwe? Nie wiem, stary. Już nic nie wiem. Nie. Wiadomo się, Sukira to jest ta pięknie napisana. A, jego zostania. Then you just draped me across Hifumi and had him carry my weight. You tried to make me look like the bad guy. Like I said, ridiculous. As you can see in the picture, the suspect is if the person inside the suit was unconscious. There's no way they could stand up. Zamknij mordę. Poliasz się już 4 razy. No. Even if because that robo justice suit had a... Licząc tą pomyłkę słowną. Wcale nie mogę ruszyć swoją... tam ramieniem, czy kostką. A nie, że ramieniem. To jest niezłe przeoczenie. That's right! I'm not so sure. I think the suit was designed from... Celeste and Hifumi took this... That's how they were able to fake that. The point of it all was to make... No, wkurz się, dawaj. I suppose this is checkmate. Gadać jak masz edward. Tak. No dalej, wkurw się. Don't make me laugh, you idiot. Clearly, you want to cram me into your little... Have you already forgotten what he... Hej, Hifumi, kto się zatakował? Kto chciał się zabić? Kto mnie zabił? Przyjaciółko, to prawda. Ma tam ich imię. Yasuhiro. Ale wiesz, nie zwróciłeś na coś uwagę. Nawet kiedy ten grubas jest niesmęczony, jest wkurzony, to inaczej, badacie jak... jak on się nazywa? No więc tak. Mondo Owada, jak zwracał się Chik do dziewczyn i Dude do facetów, co nie? To tak samo Hifumi Yamada mówi do facetów pan, a do kobiet pani. Confusing statements don't make any sense. He did say Yasuhiro. What the hell are you talking about? Kyoko. Think back to how Hifumi used... How did he refer to each of us? That's right. Our last name. Exactly. I know I heard him say Mr. Nayagi more than once. So if Hifumi did mean to say Hiro's name... I'm sure it was just incidental. Indecent. Random chance. Now isn't that a no? There's no reason, but he must have run out of energy. So Hifumi was trying to but the name he said doesn't well, no. And that's Celeste. What did you just say? To usłyszałaś, dziwko. To think you'd take your false accusation? Come on! Enough with well? What? Okay, then fill us in. Make my real name.
akcja się wciąż nie poda, a więc muszę coś zrobić, aby to zaakceptowała. Użyj czegoś, co nie spoczęło dla tej rozprawy, nie? Yasuki, if there's one person here who might... It would have to be you, Celeste. How many times do I have to die? Celeste, you've loaded your... Tak, to góry nogami. How long do you plan to go on for... I'm not pretending. And since... You have no way to contradict... Nie mam możliwości, by cię zaprzeczyć. Nie, pojebało cię. Znaczy, pomylicie się. The handbook... What? Anytime you turn your handbook on, Monokuma told us... Ona chyba jeden. Ten hamunk jest naprawdę bardzo potrzebny dla waszego życia, więc zróbcie. Kiedyś odpala, pokazuje twoje imię, zawsze się odczuwasz prawidłowe. A teraz, to nie jest taki zwany tablet, ma bardzo wiele innych użyteczności. So all we have to do is check, that's how we can find out... That's an invasion! Celeste, can you please just tell us, please? Even when I'm put in check, Więc ja to rozwiążę. A więc dobrze. Wyjściowy. Końcowy argument. Oddaj mnie. O, mało ich was jest. A nie, aha, mało. Kur... A więc tak. Co twór... Tutaj Hasakurę wbija? Nie rozumiem. Czy było inaczej? Zdjęcie na pewno je idzie tutaj, to bez wątpliwości. Może go ustawiają? Ale nie oczywiście jak ustawianie tutaj. A więc tutaj. Patrzycie na zegarek. Z godziną. Siódmą czy gówną. Atakuje go. Go zabił. Wtedy. Go zabija. Po tym pokazuje nam zdjęcie. O, mogę też tak myszką to na boki przesuwać, ale wolę widzieć całą stronę, wiecie. Wtedy dostaje w głowę. Mogę sprawiedliwości numer 2. Wtedy wszystko, co się tutaj dzieje, oznacza rozlewa krew. Jest godzina już pie... Nie. Martwe ciało. To było tutaj chyba, tak? Tak, bo je pchał. I je tutaj rozkłada. Tutaj się cieszy. A tutaj... Kończy się ta sprawa, dokładnie. Ale brakuje nam czegoś. I to wiele czegoś. To... Ale ty masz ryj, ja pierdolę. Dobra, szczerze... Aha, brakuje jeszcze jednej rzeczy.
Aha. Dobra, ciul, nie wiem, cokolwiek. Chcę zobaczyć, czy do tego momentu jest wszystko dobrze. Ale Marii, ja pierdolę. Convince someone to meet that someone they met. The murderous duo intended to pass here. They drugged him, knocked him out. Next, Ifumi positioned while the killer used a digital camera. They did all this just to create evidence. When they were done with him, they shoved him. And then finally, at 6, they called Taka to the equipment. And that. Not that. Hammer. The reason hammer number 4 was used. So, next for these attacks, the killers put the first fake incident was the there. The killers wanted us to see. They wanted to make sure we bought this. The second fake incident was the this time. They planted with these two incidents that the suspect was increasing. We fell right into their trap. Dobra, powiedz, co to chodzi. This was exactly what Ifumi was hoping for. He took a blood packet from the roof and turned the room into a crime scene. He let out a scream to draw us back. And meanwhile, the other group that had been out searching found Taka's body. So when we heard the body discovery, we left the nurse's office. He simply got up and made his escape. When we learned his body had disappeared, we all rushed back to the nurse's office. And once again, Ifumi had the chance. He wrapped Taka's body in a tarp. That explains how each of the bodies disappeared. But even Ifumi didn't know what the true killer. Their plan all along was to kill, and they did it using an ordinary, everyday hammer from the roof. That should cover everything that happened in the. To będzie oczywiste, Celest, czy jakkolwiek inaczej się nazywasz. Isn't that right, Celest? Tak, przegrałaś. When was the last time they hang heavy around my neck? Then you admit it? You're the killer? Nie, będziemy jeszcze musieli walczyć z nią słownie. Listen, I, Celestia Ludenberg. Actually, no, Taiko Yasuhiro is fine. Yasuhiro? Yasuhiro? On ma nazwisko jak on je ma imię. So, you find I'm the kind of person. What? Interesting. Co, i to koniec? To koniec. C, a, teraz będzie drugie C. O Jezu, ja nie wierzę. Ale słabo mi poszło, to normalnie żałuję. Ale pokrył więcej niż w pierwszej rozprawie. Aha, bo było więcej tych takich etapów. Okay, Monokuma. I'm ready to begin. Or,
No, I suppose this is the end. It is indeed the moment we've all been. If you would, please look. And when the votes are tallied, will you make the right choice or the... Wiadomo, że cel jest to była, nie? Przynajmniej dałem jej bicz, zanim ją wynieśli. Będzie mogła kogoś tam biczować w piekle, jeżeli jej lubi. I dobra w tym punkcie, ale mieliście już rację. Zgadnę tym razem prawdziwego winowajca, który rozrobił to wszystko, to była Cele z Wilenbergą, a może konkretnie tak jako Yasuhiro! Baby! Przegrałam, to takie okropne. Puszczam, że starając się pracować z kimś, to była pomyłka, co nie? Zachowanie Kibumiego było po samej kalkulacji. Więc naprawdę chciałaś w Kibumie wciągnąć swój plan? Jak sprawiłaś, żeby się zgodził? Mogę sobie wrażenie, że po prostu by się zgodził na popełnienie morderstwa. Więc zapewne, że polegała na jego specjalności, komaniu. Na swojej specjalności. Moje specjalności nie sprawiają się śmiała. Nie musiałam kłamać, aby się zgodził. Czy ty wtedy używałaś, no wiesz? Nie chciałam, że to ustalisz Kyoko. Masz absolutną rację, aby Kihumi był moim asystentem, użyłam jej. Dla każdego, kto został, używania jej imienia, ale jest rzecz, którą Kihumi i taka byli bardzo podierani. Czy to znaczy, że... To ona mówiła alter ego? Co? Co, baby? O czym wygadacie, niby? Nie przeszkadza, jesteśmy w środku bardzo ważnej konwersacji. No, to nie bywaliście, zwykle, jakie smutne. Kiedy ty właśnie usłyszałem kartę kratła? To się zgadza. Nie byłaś to, aby Hibumiemu wciągnąć swój plan. Prawda, podobnie. O zanim nocy, po tym jak nasze spotkanie doszło do końca, Hibumi złożył mi wizytę. Co tutaj robisz? Ja nadzieję, że mogę z tobą rozmawiać. Na samolności. To jest na to, tego zostało ukradzione. Ja wiem, kto to zrobił. Że jak? To tak, on to ukradł. Że jak? I mam dowód, chciałbyś go zobaczyć. I tak na to wyglądało, że znalazłam tą, użyłam tej kamery. Ja zrobiłam sami, wiecie co, w pokoju, w zdjęciu pokoju, tak i wcześniej, i tak dalej. Znam te zdjęcia tak szybko, jak kazało je w filmie oczywiście. A więc to był on! Ale jak on zrobił? Powinien... Przecież ona powinna krzyczeć, jakby się do niego zbliżyła. Masz prawdę, dlatego jest tak, że taka słusznie miała, aby ja to ukradła. Że jak? Proszę wybacz mi, on mnie zastraszał. Robił tak? Przyszedł do mojego pokoju ostatniej nocy i wtedy, ciężko mi to powiedzieć, ale on... Naruszał mnie? Czy jak? I robił zdjęcia, powiedział, że jeżeli nie zrobię tego, co poprosi, to pokażę każdemu. Czy robił w teorii molestowanie seksualne? Więc nie miał wyboru. To zbrodnia, absolutna zbrodnia. Hej, właśnie ja wiem, że być może jestem szalony, ale... Nie bym sobie wyobraził, że zaszedłby tak daleko. To wspaniałe, jak kompletnie to kupił. Nie mogę wam powiedzieć, jak bardzo z tego zadowolona. Zaraz coś powiem! Tego nikt nie widział w moim życiu! Zabiję go, kurwa! Czekaj proszę, jeżeli to zrobisz, to pani po prostu tylko ręce. A? Taka ma plan, aby użyć jej do ucieczki. I on sprawił, abyś ty był jego celem. Że ja? Z ucieczki chyba nie się, że... Taka chce się zabić. Że jak? I także trzyma to dla samego siebie. A to świnia! Świnia! Pozwól mi kontynuować razem. Czy osobiście mi konować razem z jego tymi barbarzyńskimi aktami? A akcjami? Absolutnie nie, jak mógłbym? Ona! Muszę ją ocalić, przyjaciółko! Ty, dlaczego nie dołączysz do mnie? To tak się wydarzyło, że mam pewien plan. Ha? Ja wymyśliłam pewien sposób, jak on to ukradł i uciekł. A mam pewien sposób, jak to ukraść i uciec z tej szkoły. A i razem z tym to jest kompletne. O czym gadasz? A nic. Mówiłam do tej czwartej ściany, czyli do tych wspomnień. Ha. I on zgodził się bez przemyślenia. Ten efekt był lepszy niż raz zagospodarowałam. Moc miłości, nawet miłość pomiędzy... Znaczy miłość sprawia, że ludzie nawet mogą oszaleć, to wyglądało. Obrzydasz mnie. Obrzydasz mnie! A ja pytanie dla ciebie, co jest takiego dziwnego w tej kreacji Hirumiego? A tak, to był prawdziwy ból w zadek także. Poprosiłem go, aby zrobić coś, aby ukryło twarz i generalnie całość ciała. Nie mam pojęcia, że zrobić coś takiego, ale to jest moja wina, że wybrałam go w pierwszym miejscu. Ale dlaczego zdołałaś się, gdybym był podejrzany? Ponieważ coś kupi. I to tyle?
Ja bym żałował, fakt, zrobiłem dobry wybór. Synku, to wolna, że twoja głupość poszła poza moje oczekiwania. Życie musiało być bardzo ciężkie dla twoich rodziców jednakże. Czuję się, że mógł płakać. A wy kiedy wyjaśniałaś swój plan Kimujemu, jak wyjaśniłaś tą część o graniu martwym? To co powiada, to jaki pomieniły miał stwierdzić, że właściwie przypuszczała, że mógł żyć. To proste. Po tym jak zrobił swoją część udawał martwego, kiedy już się pokazał, podział mu łapy udawał płaszcz zranionego, jakby był krok od śmierci. A po prostu leżał, co? Nie naprawdę to wierzył? No oczywiście, to nie było tak, że coś źle wyglądało, wyjaśniłam Kimujemu ten plan. Że kiedy będziecie go przepytywali, co się wydarzyło i... Przecież kiedy będziecie go przepytywać, to ja zabiję kogoś innego. Nie mógł, gdzie nie miały alibi, więc nikt nie mógł w niego wątpić. Ja mu to i uwierzył. Wyglądało na to bardzo proste, stereotypowo. Zgadzam się, że to kłamstwo było na levelu przeciwnika. Fakt się Kimujemu to zjadł. Wierzyłam, że to kłamstwo jest bardzo głupie, aż do momentu jego śmierci. Dowiadowałeś się go zabić to od całego początku. Ale rzeczywiście. Nie byłoby punktu w moim planie, jeżeli ktokolwiek udawał martwego nie skończył za martwy. Jak ludzkie życie oznacza tak mało dla ciebie? A, to nie było oskarżenie, ja po prostu robię wszystko w mojej mocy, by wygrać. Nie brzmi jak ten Byakuya! Nie, on zasługuje na przyjemność z tego, że lubi polować, to jest aspekt. Nie jesteśmy tak sami. Dlaczego zrobiłeś, że rzeczy zaszły aż tak daleko? Czy naprawdę tylko dla pieniędzy? Czy na tych 10 milionów dolarów, które on dokonał pro, to jest wiele pieniędzy, prawda? A to nie tylko to. Od momentu jak nasze nowe życie miało się zacząć, moim jedynym przemyśleniem była ucieczka. Ale przecież my wszyscy sobie mówiłem, że możemy za co zajdziecie tutaj. Oczywiście to było kłamstwo, głupcze. Ona tego skinki nie wzięła mi ani jednego dnia. Bardziej niż ktokolwiek tutaj. Chciałam się dostać, każdy kim był koraszką. A nie chcecie mi dlaczego, ha? Ponieważ miałam sen, marzenie. Zaakceptowanie mojego życia nic by nie znaczyło bez mojego życia. Marzenia znaczy. Nie możesz się pościć, że ja mogę to tutaj zrobić. Po tym świecie hazardu zaryzykowałam swoje życie w metaforycznym zabijaniu. To było dlatego marzenia. Co to marzenie? Aby żyć w zamku europejskim. Zamku? Będzie tam czarna przez przystojnych facetów ze całego świata, którzy chcieliby mi służyć jako lokajowi oraz ochroniarze jednocześnie. No i inną fryzurę tutaj. Ja byłabym przebrana, chciałbym, aby byli przebrani za wampirów i zapełniali mi satysfakcję, gdybym je potrzebowała. Gdybym to zdobyła, jakbym stworzyła perfekcyjny świat wokół siebie. Żyjąc swoją resztą życia jest moim jedynym marzeniem, moim jedynym celem. I takie życie chciałam mieć. To znaczy, to jest to, o co chodzi w życiu. Połączony z moim własną wygraniem, 10 milionów ponad około dolarów sprawiłoby, że to marzenie stało się prawdą. Byłam tuż na szczycie, ale najszczęście moje marzenie zostało zabrane wiatrem. Wciąż nie mam żadnych żałości. Jednakże dogoniłam swoje marzenie na samym końcu. Dlaczego bym tak nie mówiłaś? Miałaś taką pasjonatkę, ale naprawdę chciałaś zabić własnych przyjaciół na to? Pytasz się, czy czuję winność? To będzie też pytanie. Nie myślę, że oni... Myślę, że nic jak poświęcanie innych dla swoich własnych koniec nie czuje nic. I to jest wszystko dla mnie, to wszystko sprawia, że jestem kompletna. To nie jest okropne, jak wiele wartości tutaj jest. Nie ma miejsca na zrozumienie. To jest to, co my powinniśmy mówić, plus. Jakoś taka spokojna. Nie rozumiesz, że zginiesz? Z czego jesteś przestraszona? Moja zdolność kłamstwa jest niewiarygodna, ja biorę to z dumą. To nie tak, że inni ludzie mogą nawet ukryć własne emocje. Podobanie jest nieprzytomne. Dlatego nie jesteś przestraszona? To jest zgadza, nie czuję śmierci. Nie boję się śmierci. Zabij mnie jakkolwiek chcesz. Ale wiesz, ja gdybym mogła mieć reinkarnację, bym miała wybór wtedy. Myślę, że chciałbym zostać Marie Antoinette. Wiecie, co mnie ciekawi? Przeważnie jak jest coś o reinkarnacji, ale mówię teraz o naszych wyborach, tylko jak jest anime, czy na przykład właśnie taka gra, może bajki też, to nie zreinkarnujesz się, że facet jest ani kobietą, a kobieta facetem, tylko zawsze jest, że o dobra, mam nadzieję, że ty, że... Nie wiem, nawiążę do takiego jednego anime, nie będę tytułu mówił, w sumie nie pamiętam, było, że typek umarł od razu na samym początku i mógł wybrać, czy chce tam iść do nieba, czy może żyć od nowa życiem. Ja mówię, ona powiedziała, że w sumie to w niebie są luty, wybieraj życie. Tak jakby gadał z boginią, nie? I ona mówi... I on mówi, że dobra, że chce reinkarnacji, ale chce mieć takie życie, że będzie miał w ogóle super przyjaciółkę z dzieciństwa i w ogóle takie rzeczy, nie? A mnie ciekawi, czemu nie chciał sam być dziewczyną? No kurwa, to teraz też mówi, że chce być jakąś Marią Antoinette, a nie na przykład chyba jakimś James Bondem, ja pierdolę.
po prostu się będziesz miała egzekucję ponownie. Miała być egzekucję ponownie. Teraz się wtedy zaśmiała. I zrobiła. Wyglądało to na mnie, że to po prostu było na siłę zrobione. Twierdziła, że może być swoje własne uczucia, ale to stanowisko pewnie było jej ostatnim kłamstwem. I z tym słabym, fałszywym uśmiechem, który ją wykiwał. Okej, okay, Lemon, skończyliście, więc czas na rolling, czyli krececie. Winowajca dostanie w końcu spokój i musi zapłacić za swoją cenę. A i zaraz przygotowałem bardzo wspaniałą karę dla niej, dla wspaniałego hazardisty. To jest... Will it really give you the hope you're looking for? I can't say I ever saw it that way. Which is why... Actually, it's not important. Well then... Take care, everyone. Perhaps we'll meet again. In another life. Uśmiechała się aż do gorzkiego końca. To koniec. Trzecia egzekucja się zakończyła. Śmierć Celest to koniec. Celest zabija moich przyjaciół, więc nie mogę jej współczuć, ale ja także mogę użyć tego, że w jednym punkcie uważałem ją także za przyjaciela. I dla niego przez całą drogę... O, to jest okropne. Ktoś, kto nie mógł odrzucić swojej żałości za świat i więcej ludzi musi umierać. Wy jesteście młodzi, potrzebujecie trochę docenić własne życia. O, ja myślałem, żebyście zemdlali w tej nadziei na swój generację. Znaczy, żebyście na nadziei swoje na swój generację. Co? Ty mieliście, żeby wychodzi nadzieja? Ja wyrzucę to śmieci, bo to zostaniesz. O, jesteście przecież jak tylko tej nadziei. Kiedykolwiek jesteście, też nie. Moje przeznaczenie to zapukać do niej raz po raz. Złote tak jest, ale taka jest rzeczywistość, której nie możecie uniknąć. Nie wiem, jakbyś nie był odpowiedzialny. Jak długo zamierzasz to trzymać? Czego nas chcesz? Bogowie nie lubię ludzi, którzy coś pytają. Daj mi już w końcu spokój. Zabij kogoś, to wyjdziesz. Tak inaczej. Koko, czy widziałaś... Czy ja widziałam jakieś coś w stylu klucza od Celest? Więc o co to chodzi? Hej, no co się stało? Odpowiem na twoje pytanie, jeżeli to odpowiesz na moje. Coś ty zrobił? Coś ty mi zrobił? Op! Odpowiadaj mi, coś ty zrobił mojemu ciału. O, stary, o co ci chodzi, że co niby ja zrobiłem, mejme? Nie mam pojęcia. Nie, nic na ten temat. Co to właśnie było? Mastermind zrobił coś z ciału Kyoko? Co to miał niby znaczyć? Dobra, dzień dobry, ludzie, myślę, że to czas, aby wyjść. Więc właśnie, wy goście możecie się cieszyć waszym szkolnym życiem. Nie będziecie czuć się samotnie, po prostu krzyknijcie. Nie, żebym mógł coś na ten temat zrobić, oczywiście, ale rymuje. A więc, see ya later, alligator, see ya, fraser! On dokładnie parował, zostawiając nas zdepresowanych w rozpaczy. Jednakże to nie była cała rozpacz. Była jedna mała nadzieja. Hej, Kyoko, Monokuma już o tym wspomniał, ale
Co to za klucz, który teraz działa? Tak jak klucz? Czy ten klucz nie otwiera przypadkiem jednej z szafek w przybieralni? Co? To znaczy, że... Zabrano mi ukryłego tam. Czy myślałem, że to sam nie otwierasz całą rzecz, można przegapić teraz tuż pod nosem. Więc dobra, sprawdźmy to. Dobry pomysł. Nie zwróciliśmy z sądu i poszliśmy do tej przybieralni. Nie, no w ogóle się modykowa nie skapnie, nie? Jak byliśmy już w przybieralni, Kyoko spojrzała na nas, powiedziała: pójdę tam sama. Każdy niech tutaj pójdzie na spisarnię, znaczy tam na stówkę. Ja sprawdzę, dojdę do was potem. Dlaczego chcesz iść sama? Musisz w ogóle pytać? Jak mówiła, po prostu spojrzała szybko na kamerę. No to miałeś, dlaczego ty? Wiesz, że ja wyzykać ze śpiegiem, wiesz? Ty, ja pójdę, także. Co, ty? Proszę, pozwól mi iść. Stań tutaj sobie i argumentowanie sobie zwróć na nas uwagę. A, rób na co chce ta. To w ogóle nie będzie dziwne, że facet jest dziewczyną do przybieralni. Dziękuję, Byakuya. Dobra, to już was od zależy, co się tam wydarzy. O, więc ja także i na słówkę, okej. He, więc Makoto i Kyoko będą razem? Aha, czy to oznacza, że to co mi się oznacza? Dobra, powodzenia Makoto! Ja pierdolę, dlaczego przez ostatnie odcinki wszystko mi rozśmiesza i każdy nas zarywa? No, powodzenia Makoto, dziewczyny jak one są totalnie, ludzie powychają, kiedy pokazujesz im swój kręgosłup. Starałem się zapomnieć o tym, co Hina powiedziała. Każdy dojdzie do stołówki, zostawiając mnie i Kyoko razem. A więc powinniśmy tam iść? Oczywiście. Potrzebujemy sprawdzić tą szafkę. Kyoko dała klucz Celest i odblokowała ten drzwi. Jak się ta szafka otworzyła, zobaczyliśmy. O, dzień dobry! Ha, mi trochę troszkę mi nauczysz, nie? O, jest bezpieczna, dzięki Bogu. Nigdy nie słyszałem, że Kyoko brzmiałaby na taką, że miałaby taką ulgę. To brzmiało, jakby gadała z dołu swojego serca. Zrobię to, co Celest mnie poprosiła, nie powiedziała ani słowa. Byłam cię przez cały czas. O, i... Myślę, że być może udało mi się otworzyć ten zestaw plików, znaczy wkrótce otworzę, być może najwcześniej jutro. Proszę, co tylko mogę, więc proszę, czekajcie dłużej. Więc teraz oficjalnie możemy otworzyć sprawę zamknięta. Tak długo jak ten wypadek idzie, na pewno, ale możemy troszeczkę porozmawiać. Nie mieliśmy okazji, a chciałbym abyś była ze mną szczera. Kyoko, proszę, powiedz mi, o co ci chodziło? Że co ty w ogóle starasz się zrobić tutaj w tej szkole? I po to tutaj chciałeś ze mną przyjść? Nie, w niej to jest coś, czego nie musisz wiedzieć, jak na ten moment czasu. Nie muszę wiedzieć? To tym bardziej sprawia, że jestem jeszcze bardziej zmartwiony. Zmartwiony? Jakby co wydarzyło się w trakcie śledztwa w tym czasie. Parowałaś i nie mogliśmy się zobaczyć. Bez orzeczenia, bez wyjaśnienia. Kiedy ty to zrobiłaś? Naturalnie, że myślałeś, że jestem szpiegiem Mastermind'a, czyż nie? A ty także? Nie! Ja wierzyłem w ciebie. Wierzyłeś we mnie? Czy to nieoczywiste? Ludzie wierzą w swoich przyjaciół, prawda? Dlatego chciałbym, abyś powiedziała. Chcę, abyś także we mnie uwierzyła. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi. Rozumiem. Wtedy być może mogę ci uwierzyć. Troszeczkę bardziej. Wtedy... Dobra, powiem ci, dlaczego wyparowałam i gdzie poszłam. Bo widzisz. Co ja słyszałam, Kyoko to było? No cóż, szczerze, zniszczyło mi to umysł. Tuż potem, jak Kyoko powiedziała, żebym się uwierzył, powiedziała mi historię na temat czegoś niewiarygodnego. Dbałem, że muszę to potwierdzić, co mi powiedziała, że mam sobie moich własnych dwóch oczu, więc czekałem na czas nocny, aż to nadejdzie. I gdy to zrobiłem, wszedłem do akcji. Correct. Właśnie ta chłopca na drugim piętrze nie ma zwyczajnej kamery ani monitoru. A i tam w schowku jest coś na tyle. Powiedziała, że jest coś na tyle w tej w schowku w dalecie facetów. Czy Kyoko może mieć naprawdę rację do tego? To normalny schowek, jak dla mnie. Sekret, w którym jakby działa. Czy naprawdę może być ukryty? Powiedziała, że to jest na tyle tego schowka, ale na powaga? Bez myślenia, dałem sobie rękę na tył tego schowka. I nagle... Tak nagle... Na ten moment, kiedy słyszałem ten odgłos, zauważyłem, że... Znaczy, spadłem przez ścianę. Miałem powiedzieć, co się stało? Spadłem przez... ścianę, która była w schowku. To się odwróciło. Tył ściany się po prostu rozsunął na jakiejś drzwi i sprawił, że jest po drugiej stronie. Tak jak chłopak działa. Correct. Tu właśnie z chłopaką na tym piętrze jest pewien schowek. I tam z tyłu tego schowka jest sekretny pokój. A więc to jest sekretny pokój. Ale co jest tutaj? Najpierw tak rozejrzę się, czy po lewej i po prawej stronie istnieje, a później po prostu spojrzę tak ogólnie, nie? No to najpierw na schowek.
To normalne biurko z normalnymi szafkami. A te pliki? Jest wiele plików. Wyglądają jakby było zbierane przez lata. Co kryte w kurzu. Patrząc na wszystko, jeden plik zwrócił moją uwagę. Rejestracja studentów do Hope Speak Academy i na rzecz, która nie spokryta w kurzu. Czy ktoś to ostatnio oglądał? Więc wziąłem ten plik do mojej ręki. Ale zanim miałem czas, aby na to spojrzeć, pewien papier wypadł i zwrócił moją uwagę. Co to jest? Nie możesz wyjść? To raczej dziwne. Mogę zrozumieć, gdyby pisało ja nie mogę wyjść, albo nie, ty, ale nie możesz wyjść? Dlaczego? Co to jest? Moja głowa zaczęła czuć się śmiesznie. Ta dziwna sensacja, uczucie, jakbym miał drzewi. Te słowa, ty nie możesz wyjść? Ty oglądały na to, że gdzieś wcześniej, ale nie mogę pamiętać. Co ja wiem? Czego ja nie wiem? Ja? Dziwny odgłos rozmiewał w mojej głowie. Czułem się jakby mój mózg tak po prostu się mieszał i w ogóle i wtedy mrok. Nie rozumiałem, co się wydarzyło. Nie wiem, jak to się zaczęło, ale to się zakończyło. I razem z tym otworzyłem moje oczy. Nie wiedziałem w ogóle, jak długo minęło. Go! Oła! Mogłabym na to, że coś mi walnęło i straciłem przytomność. To wszystko zrozumiałem. Jakiś wielki ból w mojej głowie. To go jedyna rzecz, której mi brakowało. Puste czapki. Puste? Zniknęły. To wszystko zniknęło. Książki z każdego roku, ten rejestr studentów i na tę datkę kraszła na podłogę. Wszystko zniknęło? Co to ma oznaczać? Ale mój mózg jeszcze nie mógł zbytnio pracować. Ten buch w mojej głowie zaczął powodzić na resztę mojego ciała. Jak na razie, powinien wrócić do mojego pokoju. Trochę odpocząć. Moje ciało było naprawdę ciężkie przez ten ból, a mój mózg także nie mógł zbytnio myśleć. Ale udało mi się dojść do mojego pokoju. Jakoś udało mi się dojść do pierwszego piętra tej szkoły. Go! Im dalej idę, tym bardziej czuję, że rzeczy są bardziej rozmazane. Nie mogę zobaczyć przodu mnie. Nie mogę się powstrzymać, a tutaj zemdleć. A potem... Coś widzę w dystansie i słyszę jakiś odgłos. To był jakiś dziwny, ale niewiarygodny. Ten odgłos dochodzi z biblioteki? Znaczy, pulsa gimnastycznej? Jak sobie tak chodziłem, doszedłem do biblioteki. A, czas nie stany. Odgłos był coraz silniejszy, głośniejszy. Co się tam dzieje? To nie może być nic. Tutaj, w sali gimnastycznej? Nie zrobiłem żadnego odgłosu, jak otwierałem te drzwi. Ale odgłos, który chodził w środka, w międzyczasie był bardziej niż wcześniej. Yo, cool! Alright, baby! Przede mną była jakaś walka pomiędzy wszystkim, co ludzkie jest możliwe. Nie, to z jednej strony nie był człowiek, to na pewno, ale niemniej nie mogłem przestać się patrzeć. I w ogóle czemu ogr ma nagle niebieskie oko? Zapomniałbym, aby się ruszać, nawet oddychać. Wymiany? Decision. I will no longer retreat, no longer compromise, no longer regret. I've made my decision. I'm going to resist you. Okay, but you do realize what will happen if you go through with this, right? You haven't forgotten, have you, what I'm holding hostage? Na coś patrzę. Co ja słyszę? Porwanie? Znaczy, że ma zakładnika? Kiedy, czy to może być? Szpiega Mastermind'a jest... Rozdział trzeci. Szpiega następnej generacji. Stój wciąż, kręczy bohaterze. Właśnie się zakończył. Tak samo zostało tylko 7 studentów. Dlatego będziemy kontynuować sobie dopiero... w następnym odcinku.